Tu studio multimedialne portalu Cire. Za chwilę kolejne wydanie naszego magazynu opinii Cire Cafe. Nowe inwestycje, nowe decyzje i polskie firmy szukające miejsca na rozwój w gospodarce pełnej zmian. Dziś zapraszamy Państwa do Trójmiasta. W Cire Cafe dziś moim gościem jest Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Ponad 70 tysięcy samochodów dobowo mija węzeł Gdańsk-Szadułki na obwodnicy Trójmiasta. Za chwilę z innych regionów Polski przyjadą również turyści i sporo osób będzie patrzyło w kierunku waszej inwestycji, tego wielkiego budynku, który jest przy obwodnicy, i na pewno pojawi się pytanie, ciekawe co to jest. Czym jest Port Czystej Energii, panie prezesie? Port Czystej Energii na pewno jest elektrociepłownią z odzyskiem energii z odpadów. Ja to najbardziej sformułowanie lubię, bo my nie chcemy być kojarzeni ze spalarnią odpadów, bo kto jest spalarnią odpadów? Kto jest spalarnią gazu czy spalarnią węgla? Nie, jesteśmy elektrociepłownią. Owszem, niezwykłą, bo surowcem energetycznym są odpady nie nadające się do recyklingu i z tego się szczycimy. Natomiast no, też szczycimy się z tego, że jesteśmy spółką miejską, komunalną, spółką, która podjęła w imieniu miasta ogromne wyzwanie przed laty i dzisiaj jest szansa, że za kilka miesięcy uda się obiekt oddać do użytkowania. Ale jesteśmy elektrociepłownią, jesteśmy zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych i to jest nasz jakby cel nadrzędny. Panie prezesie, jaki jest gen założycielski tej inwestycji? Jak ta decyzja była zawiązywana na początku? Co było potrzebą, którą w tej chwili wy staracie się zaspokajać poprzez uruchomienie? Kilkanaście lat temu była podjęta bardzo ważna decyzja, bo było wiadomo, że duża część odpadów i od początku stawialiśmy na te odpady nie nadające się do recyklingu, czyli te z kodem 19-12-12, że te odpady będą kierowane do termicznego przekształcenia na energię elektryczną i ciepło, by ich nie składować w Gdańsku, Szadułkach docelowo w przyszłości, żeby to nie generowało w przyszłości gazów składowiskowych, cieplarnianych i to był jakby cel główny, a także żeby mieć możliwość kompleksowego podejścia do gospodarki odpadami w mieście, w Trójmieście, w regionie, ponieważ mamy kompostownię, mamy sortownię, mamy też spółkę od kilku lat już funkcjonującą na rynku odbioru odpadów. Staramy się, żeby jakby całość była w miarę sprawnie zarządzana, bez względu na to, co się dzieje na rynku. Brakuje i brakowało nam zawsze zakładu termicznego przekształcenia odpadów na tą frakcję, która się już do niczego nie nadaje. I to jest decyzja z 2008 roku, wspólna marszałka województwa, prezydenta miasta Gdańska i wspólna decyzja jakby doprowadziła do tego, że ja się osobiście tym projektem zajmuję od 2011 roku. Była decyzja środowiskowa i później wszystkie te elementy związane z wyborem wykonawcy w partnerstwie publiczno-prywatnym, aż w końcu sama realizacja inwestycji. Panie prezesie, przesunął pan trochę granicę w tej rozmowie o początkach, bo nie mówi pan tylko stricte o Trójmieście i stricte o Gdańsku, ale również o regionie. Mówicie bardzo często też, że jesteście integratorem ekologicznym. Jak wygląda współpraca z gminami wokół aglomeracji trójmiejskiej? Plan był taki, żeby ta nasza instalacja w oparciu o decyzję środowiskową na 250 tysięcy temu obejmowała swoim zasięgiem całe województwo pomorskie. Z różnych względów, głównie ze względu na wojewódzki plan gospodarki odpadami, który dopuścił także inne instalacje w planie inwestycyjnym, dla nas zostało miejsce przy wartości opałowej 11 MJ na 160 tysięcy ton. To wystarczyło dla trzech instalacji komunalnych w Gdańsku, w Tczewie i w Gilwie Małej, które w sumie obsługują blisko 40 gmin województwa pomorskiego. Jest jakiekolwiek ryzyko, że wam w którymś momencie działania, oczywiście już po uruchomieniu, tych odpadów zabraknie? Nie, nigdy takiego ryzyka nie było, nie ma i nie będzie. Tak na dobrą sprawę, patrząc w Polsce na rynek termicznego zagospodarowania tych odpadów nie nadających się do recyklingu, to przez najbliższe, myślę, 10 lat takiego ryzyka nie będzie. W regionie
ilość odpadów, jak patrzy się na ten czas, od którego monitorujemy od 2013 roku, ilość odpadów sukcesywnie wzrasta. Wzrastają też poziomy recyklingu. W 2035 roku ma być to 65%. My we wszystkich analizach strumienia odpadów docelowego do termicznego przekształcenia bierzemy to pod uwagę i tego strumienia dla nas nigdy nie zabraknie. Powiem więcej, ja bym się bardzo cieszył, to jest dla nas największe wyzwanie, by go zabrakło. To znaczy, żebyśmy mogli przyjąć do tego projektu dodatkowe gminy, które dzisiaj w ogromnej ilości się z nami kontaktują, chciałyby do projektu dołączyć. My takiej możliwości nie mamy, ale w przyszłości absolutnie dopuszczamy taką sytuację, że gdyby się udało albo zminimalizować produkcję odpadów, bo to też jest jeden z celów działalności naszej spółki, żeby w ogóle ludzie produkowali mniej odpadów, mimo że my jako Polacy tutaj nie jesteśmy absolutnie przykładem tych, którzy produkują dużo odpadów. No ale jeśli byśmy ten proces spowolnili, może kiedyś docelowo by on zaczął spadać, no to bardzo byśmy się z tego cieszyli, bo kolejne gminy tylko czekają, by do naszego projektu dołączyć. Za chwilę, proszę Państwa, otworzymy prospekt inwestycyjny Portu Czystej Energii, ale w tym wątku jeszcze jedno pytanie. Wasza inwestycja jest tak zwaną dominantą krajobrazową. Nie można jej nie zauważyć, jadąc obwodnicą Trójmiasta. Porozmawiajmy o zawiązywaniu decyzji o lokalizacji. Dlaczego akurat w tym miejscu jest Port Czystej Energii? To jest wynik wielu analiz, wielokryterialnych analiz, tak naprawdę trzech różnych. I wiele czynników było branych pod uwagę. W skrócie mówiąc, czynniki prawne, czynniki społeczne, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, czynniki ekonomiczne i środowiskowe. Były one analizowane. Z wielu projektowanych lokalizacji ta została ostatecznie wybrana. Jej największym atutem jest to, że ponad 70% strumienia odpadów będzie kierowane do tej instalacji z zakładu utylizacyjnego w Gdańsku, czyli nigdzie te odpady nie będą wyjeżdżały, tak jak dzisiaj na drogi publiczne, wędrują setkami, często tysiącami kilometrów, zagospodarowane są, no trudno czasem nawet powiedzieć gdzie, gdzieś kolejnych, przez kolejnych wykonawców, a my te odpady będziemy w sposób zorganizowany, jako surowiec energetyczny wykorzystywać tutaj na miejscu, bez śladu węglowego, na terenie, w obszarze dzisiejszym zakładu utylizacyjnego i dlatego ta lokalizacja ze wszystkich jest zdecydowanie pod tym względem najlepsza, a podłączenie do sieci ciepłowniczej, jak też się okazało, nie było wcale takie trudne pod obwodnicą, więc dostęp do sieci ciepłowniczej, dostęp do odpadów, no i to, co było dla nas jakby też najważniejsze, ta bliskość zakładu i symbioza z zakładem utylizacyjnym docelowo, żeby wspólnie ten system gospodarki odpadami w mieście kreować. Na Państwa ekranie magazyn opinii CIRE Cafe. Dziś oswajamy Państwa z inwestycją przy Trójmiejskiej Obwodnicy Port Czystej Energii. Panie Prezesie, teraz szczegóły inwestycji, z których komponentów, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, składa się Port Czystej Energii? No u nas to oczywiście jest ten cały ciąg typowo budowlany obiektów, które trzeba było przewidzieć, zaplanować, zaprojektować. Cały ciąg technologiczny. Ja bym podzielił tutaj takie trzy procesy. Jeden z tych procesów to jest ten proces przekształcania termicznego odpadu. To jest cały proces energetyczny, czyli produkcji energii elektrycznej i ciepła. I cały dość skomplikowany i rozbudowany system oczyszczania spalin. Pod względem budowlanym wszystkie te elementy zostały już wykonane. To jak daleko, rozmawiamy na początku marca, jest do uruchomienia? W jakim etapie w tej chwili jesteście, jeżeli chodzi o inwestycje? Jesteśmy pod względem finansowym na 90% zaangażowania. Tak naprawdę dla naszego generalnego wykonawcy zostało 10% płatności końcowej. Pod względem uzyskania odpowiednich decyzji
To jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie, bo jest kilka decyzji środowiskowych, jest ta główna dla całego obiektu, dla zakładu, ale też inne mniejsze dla linii 110 kV, dla jakichś odcinków pozostałych sieci. Na to jest w trakcie procedowania. W trakcie procedowania też jest pozwolenie zintegrowane. Jesteśmy po kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, też marszałka, więc liczymy, że w przeciągu miesiąca taka decyzja zostanie wydana. To nam pozwoli przejść do prób, do rozruchów gorących na odpadach. Obecnie trwają rozruchy na zimno, rozruchy poszczególnych urządzeń, testy różnych sieci, systemów IT, teletechnicznych, elektroenergetycznych, więc przeciwpożarowych. To jest ten moment ich dzisiaj sprawdzania, wykonywania prób. No i jeszcze różne podłączenia ostatnie związane z taką sieciową infrastrukturą. Liczymy, że na przełomie marca, kwietnia te próby gorące będą miały miejsce. No i w dalszej kolejności przejście już do normalnych testów eksploatacji pewnie maj-czerwiec. To porozmawiajmy w tej chwili o waszym łańcuchu wartości. Z kim macie, jeżeli chodzi o istniejącą infrastrukturę, punkty styku? Bo podpinacie się, prawda, do istniejących sieci. Tak jest. Pod obwodnicą nie było infrastruktury, musieliśmy ją stworzyć, więc całym jakby tutaj przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, czyli GPEC, jako w ramach opłaty przyłączeniowej tego typu infrastrukturę do nas wykonał. My oczywiście to finansujemy, ale to już zostało przygotowane i jesteśmy w wyniku przewiertu pod obwodnicą spięci z siecią ciepłowniczą na wysokości, można powiedzieć, Agata Meble. Kto zna Gdańsk, to wie, jaki to jest tutaj, jakie to jest miejsce. I tutaj nie było po drodze ani w trakcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń żadnych problemów. To się udało wykonać w czasie do tego zaplanowanym. No i linie 110, też 15, czyli średnie i wysokie napięcie 15 i 110 kV. Mamy podłączenie z naszego transformatora do GPZ-u w Kowalach i tam oczywiście do sieci, do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Więc obie te sieci zostały wykonane w terminie bez większych problemów, aczkolwiek uzyskanie wszystkich służebności, zgód było nie lada wyzwaniem, kilka tras alternatywnych, ale udało się tak to zrobić, żeby nie weszło to w ścieżkę krytyczną inwestycji. W magazynie CIRE-CAFE bardzo często oswajamy nowe tematy. Zakłady termicznego przekształcania odpadów to jest nowy temat w Polsce. W związku z tym prośba o naświetlenie nam jeszcze jednego obszaru. Jak wyglądają wasze rozliczenia? Kto komu co sprzedaje tutaj w tym biznesie? Układ jest taki, jeśli chodzi o strukturyzację naszego przedsięwzięcia, że my jako Port Czystej Energii, dzisiaj oczywiście spółka miejska 100% i inwestor przy realizacji budowy, mamy wybranego w postępowaniu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o prawo zamówień publicznych wykonawcę, konsorcjum trzech firm: WeBuild, Termomechanika Ecologia i Paprec Energies, jakby TIRU, zresztą w nazwie cały czas, takie trójpodmiotowe konsorcjum. I jakby ta inwestycja jest tak realizowana, że to nasz operator będzie zajmował się przekształcaniem odpadów, czyli na nim jest pozwolenie zintegrowanym, na nim jest ta praca minimum 7800 godzin w roku przy odpowiednich parametrach emisyjnych, produkcyjnych, jeśli chodzi o energię elektryczną i ciepło. I to jest jakby zadanie operatora. Natomiast my jako przedsiębiorstwo energetyczne, na nas są na Porcie Czystej Energii koncesje, przyszłe taryfy. To my jesteśmy odpowiedzialni za sprzedaż energii elektrycznej i tutaj głównie na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta Gdańska, bo to jest nasze podstawowe dążenie do samowystarczalności energetycznej pod względem takim komunalnym miasta i tutaj Port Czystej Energii jest głównym źródłem.
tej energii. No i oczywiście ciepło dla mieszkańców Gdańska i okolic, jako to ciepło, które będzie trafiało z naszej instalacji do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który zarządza infrastrukturą ciepłowniczą w mieście. Więc to jest jakby taka nasza główna rola w tym systemie, żeby przekształcać odpady, i teraz będziemy te odpady przyjmować z tych trzech instalacji komunalnych. Z nimi mamy podpisane umowy horyzontalne i z nimi będziemy się rozliczać po odpowiedniej opłacie za przyjęcie. Ta opłata jest wypadkową kosztów i przychodów wszystkich, które realizuje pod czystej energii, czyli do jednego worka trafiają przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, ze sprzedaży ciepła, wpadają koszty za zagospodarowanie jakby popiołów lotnych, koszty związane z zagospodarowaniem, wykorzystaniem dalszym żużla, koszty oczywiście funkcjonowania spółki i wszystkiego, co jest w tym zakresie związane. I te koszty plus przychody dają nam cenę na bramie. Im większe koszty, tym ta cena wyższa. Im większe przychody, ta cena niższa. My jako spółka pracujemy na minimalnym zysku. Każdy rok kończy się waloryzacją z tymi instalacjami komunalnymi, czyli jeśli przychody były wyższe niż planowane, to jest zwrot, jeśli niższe, to jest dopłata. Jest to bardzo taka szczera formuła realizacji, bardzo uczciwa dla wszystkich gmin. Wszystkie instalacje komunalne, które dostarczają odpady, mają tą samą opłatę na bramie, łącznie z transportem, więc generalnie proces rozliczania jest bardzo jasny, klarowny, czytelny i tą wypadkową ostateczną jest cena na bramie za zagospodarowanie jednej tony odpadów. Panie prezesie, w prospekcie inwestycyjnym jeszcze jeden slajd dla osób, które mieszkają w innych regionach Polski, okolice obwodnicy Trójmiejskiej. To jest duży plan zbudowy w tej chwili. Trójmiasto też zaczyna się rozwijać w kierunku Kaszub, Żukowo, Kościerzyna, Kartuzy, jeżeli Państwo będziecie sobie to wizualizowali na mapie. Czy Wy w potencjale i w parametrach technologicznych uwzględniacie rozwój aglomeracji w tamtym kierunku? Tego typu inwestycje buduje się na wymiar, więc my, jeśli chodzi o sam zakład energetyczny, strumień odpadów, no to planujemy, że on będzie raczej mało zmienny. Czyli te około 40 gmin, które w obecnym systemie funkcjonują, to z tego miejsca będą trafiać odpady. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła, to liczymy docelowo, że oczywiście ciepło jest w stanie wpłynąć na rozwój także sieci ciepłowniczej w kierunku tutaj dalszym niż sam Gdańsk. Jesteśmy drugim źródłem ciepła w mieście, takim głównym w oparciu o sieć ciepłowniczą. Jest PGE Energia Ciepła i ona tutaj jakby jest wiodącym i dostarcza i dostarczała głównie to ciepło systemowe samodzielnie do sieci ciepłowniczej. Teraz w tym górnym tarasie powstaje port czystej energii. Z pewnością to także usprawni cały system, bo nie trzeba będzie tego ciepła tłoczyć na duże odległości, tylko ten górny taras będzie zasilany właśnie z portu czystej energii. Absolutnie to ciepło dalej może być wykorzystywane także na potrzeby tutaj te rozwijającego się otoczenia Gdańska. Kto wie, czy dalej docelowo za kilka czy kilkanaście lat, czy do Pruszcza Gdańskiego, czy w okolice jeszcze dalsze będzie transportowane. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą potrzeby w mieście z tym związane i jakie będą potrzeby regionu. My co do zasady mocy swoich zwiększać nie planujemy. Na koniec naszego spotkania, panie prezesie, uśmiecha pan się trochę pod nosem, słysząc takie modne hasło, że śmieci i odpady to paliwo przyszłości. Myśli pan sobie, my już mamy to skonkretyzowane, a inni dopiero są na początku tej drogi. Co dla pana to hasło oznacza? Odpady paliwem przyszłości. Dla mnie to oznacza, że to hasło, ono może być tylko i trafne, i funkcjonujące w Polsce, u nas. W Europie każdy o tym wie, każdy już to wiedział dawno i każdy te instalacje już wybudował. Ponad 500 instalacji w Europie termicznego przekształcania odpadów. To jest obowiązek.
To jest stan, który jest niezbędny jakby u zarania. Jeśli myślimy o cieple systemowym, to podstawą są odpady. Dopiero później uzupełniamy to inne strumienie. W Skandynawii to ciepło systemowe z odpadów stanowi ponad 40% całego ciepła systemowego, jak w Szwecji na przykład. My w Polsce mamy potencjał duży na kilkanaście procent, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą, no ale to jest uzależnione od ilości tych odpadów, które się do tego termicznego przekształcania nadają. Stanem nieodpowiednim, wręcz patologicznym jest składowanie frakcji energetycznej o wartości opałowej równej węgla brunatnego. Jak można tego typu surowce w ten sposób marnować i nie wykorzystywać energetycznie? To nigdzie, w żadnym kraju wysoko rozwijającym się, a do takich aspirujemy, nie jest możliwe i nie ma miejsca. Więc stanem absolutnie nieprawidłowym jest fakt, że tych instalacji nie ma i trzeba zrobić wszystko, żeby na potrzeby zagospodarowania odpadów, czyli na potrzeby tych około 4-5 milionów ton odpadów w Polsce, te instalacje powstały. Dzisiaj kilka milionów ton pozostaje bez zagospodarowania, bez legalnego zagospodarowania i tworzy szarą strefę i to jest stan nieodpowiedni. Panie prezesie, dziękuję za pana perspektywę i za komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, to był magazyn opinii Cire Cafe. Byliśmy w Gdańsku i oglądaliśmy Port Czystej Energii. Inwestycja ma swój kanał na YouTubie. Możecie państwo zerknąć, jak powstawał w Gdańsku Port Czystej Energii. Raz jeszcze dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo i życzę każdemu samorządowi takiej instalacji jak u nas. Dziękuję.